Siemaneczko, jestem Jupiter Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie trenżować. Czy trenżowanie, obojętnie, jak rzuciłem sobie. Widzieliście się na zeszłym odcinku, teraz połączę się z kopa, jak trenżować. On leżał dzień, dwa dni, no niestety braku czasu, no tak wyszło jak wyszło. Dobra, case Indzina. Grzejemy sobie. Ale żyjemy, że piesi oczywiście zrobię tak, życie usprawniać, tak powiem. No i tak, na koncie 12 tysięcy. Kredyt wzięty, ziemia kupiona, pani, wszystko już mamy. Sąsiedzi nas teraz nie gnębią odnośnie właśnie zakupu ziemi. Ale to ogląda poprzedni odcinek, ten wie. A jeśli ktoś nie oglądał, serdecznie zapraszam na poprzedni odcinek, bo naprawdę moim zdaniem sporo się działo na tym odcinku. No i tak, zależujemy. Tutaj będzie ogólnie przygotowane pod kukurydzę. Wiem, dużo pędko, czy naprawdę pędko sobie przygotowuję. Miał być rzepak, no ale tak sobie myślałem, żeby rzepak sobie zasiać, bo jak to będzie najlepiej. Ale stwierdziłem, że jednak tu rzepak był w poprzednim sezonie, mi troszeczkę bez sensu taka robota, więc mówię, przygotuję sobie pod kukurydzę. Bo tu w sumie w zasadzie jeszcze na tej działce kukurydzy nie było. Więc mi to bardzo pasuje, żeby to zrobić. No i tak, co zrobiłem jeszcze poza naganiami? Ogarnąłem sobie, kosiłem sobie łąkę, spasowałem sobie słomę, żeby już mieć z głowy, więc już mam roboty robione. Słoma spasowana, prawdopodobnie będzie do sprzedania właśnie słoma, nie cała. Raczej owsiankę sobie jeszcze zostawię z tego pola poprzedniego, którego właśnie pokazywałem na odcinku. A tutaj reszta z pszenicy i właśnie z owsianki będzie sprzedawana. Z tego względu, żeby też ten budżet nasz podatować, aby nie oszukiwać się, bo 12 tysięcy za dużo nas tutaj nie wspomaga, a trzeba powapnować pole pod właśnie zasiew rzepaku. Co trochę mnie boli, ponieważ nie wiadomo, miałem zasiać, mam zasiać sobie rzepak. Ale nie mogę dać sobie obwodnika nic, bo terminy też gonią, ale czekam to właśnie za chłopakami, którzy mi przywiozą wapno. Dlatego też nie mogę nic więcej robić. Będziemy sobie tylko, wiecie, mamy przywieźć mi za dzień. Dwa maksymalnie. Więc zobaczymy, czy tak, jak to się mówi, słowa dotrzymają. I będzie dobrze, czy właśnie wręcz przeciwnie i niego mi nie dowiozą. Zobaczymy, chociaż oni ja byli słowni, zawsze byli słowni, więc myślę, że będzie dość dobrze. Tylko czekamy, pól do wapnowania jest pełno, bo mamy właśnie do wapnowania pole właśnie po owsie, mamy do wapnowania pole po życie, więc troszeczkę tego wapna trzeba będzie jednak, no nie oszukujmy się dać, jeszcze też po pszenicy, która właśnie była kupiona, pole po pszenicy też trzeba nie dać, na tym polu, które było kupione, więc troszeczkę tych pieniędzy trzeba będzie wydać, ale wapno, więc myślę tak z 10 te 20 ton gdzieś podejrzewam trzeba gdzie kupić tego wapna. Nie wiem czy całe wapno pójdzie, no ale teraz tu nie będę się pięciu. Napinam rzutnik, będę sobie rzutnikiem rzucał, bo już na takie areały, no tu jednak ten RCW jest troszeczkę już mały. I chyba bym tylko sprzedawał. To co mi w sumie coś, co prawdopodobnie już nie będzie używane, tak? No jednak rzutnik już mam taki, który no, pozwala mi na to, by móc rzucać sobie właśnie to rzutnikiem wapno, więc tak pewnie będę właśnie to robił po prostu. No nic zadać, nic wyjąć, można powiedzieć. Pod tym względem no to nie ma co się tutaj bawić. Ja odnośnie tego nawigacji, bo ktoś powie, że nie się na GPS-ie. Jest to nawigacja, ma tu jest rzucony, ale zapłacone to było. A tak do przypomnienia. A też w zasadzie miałem pieniądze. Po sprzedaniu też tej sumy będę próbował założyć nawigację do dużego case'a, bo chciałbym mieć nawigację, tylko nawigacja taka właśnie będzie kosztowała mniej więcej 30-35 tysięcy, w zależności czy ja dobrze poszukam, bo ja też widziałem gdzieś za 24 tysiące na Allegro bodajże nawigację, no ale tak powiedzmy te 3 dychy trzeba nie pewnie liczyć na tą nawigację, żeby móc jakoś komfortowo sobie to jeszcze pasować. Powiem szczerze, fajna robota jest. Do Ususa nie zakładam, bo do Ususa taki silnik, który być może pójdzie w przyszłym sezonie na sprzedaż. Tego też jeszcze nie wiem. Na pewno wiem, że ten case zostaje i duży case, no dopiero kupiony był, więc ten case zostanie na pewno. Ten obecny teraz case, który mierzę, na pewno zostanie na dłuższy czas na moim gospodarstwie, bo na pewno on
On mi tu siedzi, krótko mówiąc, on mi tu siedzi. Właśnie, on może nie jest jakiś tutaj bitnie mocny, coś w tym stylu. Czy 82 konie, ale jednak on mi tu bardzo, bardzo siedzi. Gospodarstwo. No i będę właśnie szukał jakiegoś silnika. Jeśli płacimy kredyt, bo oczywiście wzięliśmy kredyt na ziemię na rok czasu, to też mnie wiąże się z kredytem. Ile nie zebrać z spłatą kredytu? 13 700 zł miesięcznie. Dlatego jeszcze pochodzą panele, które też wychodzą 14,5 tysiąca za miesiąc. Plus jeszcze kredyt z tamtej właśnie zobory. Plus wiadomo, utrzymanie ziemi, tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Wiadomo, jak to fajnie się siebie czyta. I dzierżawy, na dzierżawy są tylko dwa, ale jest wykupiona, więc zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie. Powiem tak, dużo więcej pól kupiłem w tym sezonie, niż był plan. Bo chciałem kupić jakieś mniejsze działki, żeby móc po prostu coś tam fajnie się pomodernizować, ale jednak przez ten właśnie poprzedni odcinek, to już sobie trzy odcinki z rzędu było wapowane, że właśnie trzeba by kupić, bo już tam gnędzą odnośnie tej ziemi, więc no co innego by wyszło, to było wziąć kredyt. Nie mały kredyt, no na 160 tysięcy. Dobrze, że i tak jeszcze miałem co nieco swoich pieniędzy, tak powiem. No bo miałem chyba 50, 70 ponad tysięcy zrobione łącznie ze sprzedażą owsa. Jeszcze to co miałem jeszcze w razie kostki i zboża. Czyli chyba żyta tam wtedy. Tam przeżyta. To nie tak źle wyszło. Myślę, że nie było tragedii pod tym względem, więc byśmy mieli się dołożyć do 70 tysięcy, no to byśmy troszeczkę musieli nie płacić 13 tysięcy, a podejrzewam, że jakieś płacić 16-15 tysięcy, coś tym pewnie deseń będzie wychodziło o setki. No ale teraz na mi spokój, bo ziemia jest moja, nikt nie będzie mi się czepiał. No i to, teraz tylko myśleć właśnie nad siebie, właśnie rzepaku, chociaż też myślałem odnośnie rzepaku, żeby zasiedł sobie po właśnie pszenicy swojej i po owsie swoim, które miałem na swoim tym, ale tak stwierdziłem, że już później muszę ten przez to jedno pole też przecież właśnie te nowe po pszenicy też właśnie powapnować, bo będę chciał jakoś tam jako jedną uprawę zrobić, tak? Ten rzepak, jakoś tu miał więcej nogi, a przełącę powiększał sobie łąkę, tak powiem. Będę robił łąkę, jaki większy kawałek łąki, więc może będzie dobrze, może w tym roku mi tej paszy nie zbraknie. Ja już wiadomo, że jeszcze nie zasiałem tej łąki, będę musiał dopiero zasiać poza odcinkiem, więc nagrywał będę tą łąkę. Zobaczymy jeszcze zresztą. Bo też ten sierpień się długo naprawdę przyciągnie, a też może wam to nie pasować. No ale co zrobić? No to takie jest życie. W realnym tak przecież samo jest. Jak się wejdzie w jedną robotę, to się cały czas ciągnie jedną robotę, a nie się na tam skacze. Nie wiadomo jak. Więc tak samo tutaj. Mam nadzieję, że tylko mi się uda teraz tak ogarnąć, żeby ten rzepak zasiać. Jeszcze. No na sierpniu, na wrześniu w ogóle już będzie masakrycznie dużo roboty, no bo tak. Pszenica, żyto, jęczmień. Bo w końcu trzeba wejść w jęczmień. Tak mam zamiar, by nami wejść w jęczmień w końcu. Bo tylko miałem chyba w pierwszym sezonie jęczmień, jak się nie mylę. To był taki właśnie początkowy sezon, który by pojawił się gospodarowanie, który jeszcze 30 się wysiedliśmy pod Jaczkiem. Więc zobaczymy jak teraz w ogóle będzie wychodziło mi, to będę siał sobie tym zestawem. No naprawdę teraz tej ziemi doszło, ja jestem zadowolony, jednak to już będzie oscylować dla mnie lepiej pod względem tego, że będę miał ewentualność banku większą, chociaż już tego kredytu też nie chcę nadganiać. Teraz trzeba się skupić na spłaceniu tych kredytów, wyczyścić te konta, mieć do zera i to co już zarobimy, no po prostu zarabiać pieniądze na to, żeby po prostu je wydawać ze swoich, tak. W tym roku wiadomo, no nie wyszło to takim tokiem, jakbym chciał, no wiadomo, susza była, ten prąd nie odda, tak jakbym sobie wiadomo życzę, ale to jak każdy, więc trzeba to jakoś będzie kombinować. Wiadomo, teraz czekam właśnie jeszcze odnośnie tych krów, czy te krowy będą teraz się cielić w końcu, czy to będzie jakieś te mleko większe, te jałki tak samo,
Bo też czekam, kuźma, nie wiem, tutaj jakoś tak, że to jest tak trochę dziwne, nie wiem czemu, bo to już miało być dawno wycielone te krowy, te jałówki tak samo, nie na którym one miesiącu w ogóle są, można powiedzieć, wycielane, więc to też tak dziwnie patrząc na to, to nie wiem, dziwne, troszeczkę jest dziwne, możecie mniej więcej zobaczyć teraz, jak mam zużycie termerów na dzień, 17,5 tysiąca litrów termer na tydzień. Na miesiąc, przepraszam, myślę, że to nie jest jakoś tam dużo, bo i tak naprawdę tylko tutaj mają tyle, że to jest katastrofa na naszego bydła. Więc naprawdę, no, jeśli przyjdzie to jeszcze 50, nie 50 sztuk bydła, to myślę, że będzie optymalnie, że tej paszy będzie, wiecie, na zapas, w razie czego, bo no, nie oszukujmy się, no 50 sztuk bydła to będzie żerwo, a żerwo mimo wszystko, nawet małe sztuki, ale będą już jakby. No, to patrząc na to, że to też tylko zapasy trzeba robić, tak? Rzutę na kieszonkę już rośnie, jest elegancko. Do tego to łąka jeszcze nie teraz koszona, która jest, to będzie teraz zwana w pryzmę prawdopodobnie, tak mam plan bynajmniej w pryzmę to zrobić. Bo w sumie liczyłem belki, ale czy też mi się to kaliberki, jak mam przyczepę, która można powiedzieć chyba nie, no, nie była używana teraz ostatnio. Więc teraz no, trzeba będzie ją przypuścić po prostu teraz już i wyciągnąć, tak? Wziąć ją i uruchomić. Żeby to też fajnie wyglądało, bo mi podoba mi się w pryzmach robić siano kieszonki. No bardziej ekonomicznie mi wychodzi teoretycznie, no patrząc, no bo folię powiedzmy kupimy, no nie wiem, za 500 zł, tak? Jakiegoś lepszego, jakbyśmy mieli lepszego gatunku folię, no a jednak do siano kieszonki belki, no to jednak trzeba, podejrzewam, no, co najmniej dwa razy tyle wydać. Więc no tutaj też, a patrząc racjonalnie, futer jest ten sam. Maszę, że jeszcze paszę uznajemy, to szczepa jednak chyba mam z nożami, no to tym bardziej, lepiej to będzie przemieszać, wymieszać to wszystko, więc to będzie lepiej, no szczepa pasa do tego nie ma, no nie jesteśmy na tym pułapie, żeby szczepa miała pas, szczepa pasa miała no takie feature jak noże z 2012 roku. No ale oto już mam, więc tutaj nie jest tak źle, ten już można coś tam będzie lepiej to robi. Chociaż to jest dobre. 12 bo 13 nie będę dokładnie którego to jest roku. A tu już mało ważne, z którego roku jest. No ale to już jest faza, która jest nowsza od SIP ma była 97. To ile 12 lat? 15 lat. 15, 16 lat w tym stylu różnicy chyba. Na szybko liczę, ponieważ matematyki gdyby to nie były. 15-16 lat różnicy, więc no jest nowsza, jest lepsza, wydajniejsza może nie jest, ale tragedii nie ma, no to chodziło wtedy. Teraz szczerze patrząc na to wszystko, kupiłem teraz tego drugiego case'a, mógłbym się pokusić o prasę. Nie oszukujmy się, już raczej pasówkę na gospodarstwo, bo bardzo by mi to pasowało też. Ale wiadomo, tutaj pasa będzie podejrzewała z 2-3 lata i będzie to wszystko pójdzie wek. Kupimy pewnie jakąś inną pasę. Ewentualnie, co też mi bardzo korci, dokupić pasę właśnie zmiennokomorową, pasową, typowo do słomy, bo taka by jedna pasa była do kieszonek, a druga do siana i do wspomnianej słomy. Więc tutaj też by można było bardziej pokombinować, pocudować. To jest, ta gospodarka będzie się dobrze prosperowała, no to będzie można takie cuda robić. Nie oszukujmy się, no to jest podstawa, żeby teraz tak, spłacić kredytu, co najmniej z tej ziemi, rok czasu. Mówię, tylko kwestia teraz, żeby te krowy zaczęły produkować inaczej. Już mi zarobili z tego mleka, miałem dobre pieniądze, no to będzie można kombinować, będzie. No i się jeszcze przede wszystkim czekam, żeby te jałówki się wycieliły, no to też będę mógł sobie na spokojnie myśleć o tym, że jednak już ten pieniądz będzie większy. Można powiedzieć, dwukrotność będzie, tak? No bo teraz zarabiam 45 coś w tych granicach, nie chciałbym się faktury nie chcieć zobaczyć, bo nie ma na to czasu. No to teraz patrzę do kogoś, no powiedzmy na czysto byśmy podzielili dziś
65 tysięcy podejrzewam, na czysto byśmy do niej wychodzili. No bo wiadomo, jeszcze teraz tak, pasze, kupywać, koncentraty, to wszystko odnośnie krów, żeby to wydajność była tego mleka większa i tak dalej. No to wiadomo, że trzeba tutaj wydawać pieniążki, tak? Bo też, nagrasz kłopoty, powinieneś dawać więcej kieszonki, to by lepiej ci schodziły i to wszystko. Ale jeśli mogę dać 15 tysięcy paszy, to też teraz patrząc w skali miesiąca, to jest naprawdę dużo, bo 14, powiedzmy 15 tysięcy pasza, 15 tysięcy panele miesięcznie i do tego 16 tysięcy ponad wychodzi samych tych. To może być tak, że na samym skraju będziemy opłacalności produkcji mlecznej. To można tak powiedzieć. Ale jestem dobrej myśli, że jednak chociaż te parę groszy zostanie. Wiadomo, jeśli czego będzie potrzeba, no to ja się nie bawię pod względem takim, że będę tu ktoś mi widał. Klepał biedę, tylko po prostu biorę, sprzedaję byki, mimo że niższej ceny. Sprzedam, no i wtedy ten kredyt, może nie całkowicie, tak, po prostu, tylko spłacę dużą, większą część. Albo po prostu sprzedam i te pieniądze wtedy będą sobie tam produkować się, będą na to, żeby przytrzymać mi ten okres spłat. W tym stylu. Wiadomo, mogę przejść to na 2 lata, byśmy wtedy płacili nie 16 tysięcy, tylko byśmy płacili 9 tysięcy. Można było tak zrobić, nie ukrywam, ale chcę sprawdzić, czy będzie mi to się opłynęło właśnie pod tym względem, że rok czasu, czy mi się po prostu uda to psychicznie, czy mi się to uda ogarnąć, jeśli nie, to wiem, troszeczkę będę tutaj kombinował po swojemu, tak żebyśmy po prostu wyszli bez żadnych kredytów późniejszych. Ale wiadomo, to jest takie ryzyko zawodowe, tak można powiedzieć. Rolnik to jest ryzyko zawodowe, taki ma zawód. Rolnik to jest, musi być przewidywalny, a wiadomo, że życie jest nieprzewidywalne. Więc zobaczymy, jaki wszystko na nie wyjdzie. Ja jestem ciekaw, po prostu jestem ciekaw, kto by to był, no ale jednak teraz tak, no... Małpa tego, no to mamy jeszcze do sprzedania rzepak, o się nie mylę. Czekajcie, co my mamy w ogóle do sprzedania warzywu? Jeśli by nam faktycznie pakowało pieniędzy. Mamy pszenicę i rzepak. To nie byłoby tak źle. A te nasze codzienne, jak to się mówi, mynatki, no by było. Więc na pewno z głodu nie zdechniemy, jak to się mówi. No więc, tu się nie ma co martwić. Moim zdaniem nie ma co się zbytnio martwić pod tym względem. Miałem tu wyrównać, później nie wyrównałem. No bo tutaj już sobie zrobiłem tutaj, można powiedzieć, miejsce, no, była tu pryzma, jeśli ktoś kojarzy. Była tu pryzma, a teraz jest plac po tej pryzmie, z tego względu, że tu będzie typowo plac pod obornik. Wiem tak ciuche ciulowe miejsce, no ale co zrobić, jeśli ma się tyle byków, które naprawdę już w oborniku siedzą, nie wiem, raz w miesiącu to jest chyba 40 ton obornika, albo 50 od tych byków. I tyle się trzeba ścielić, kurwa, tego obornika, tego wszystkiego. To jest masakra. Ale wiadomo, no jest tego to mało, chociażby na mniej. Tego taki plac trzeba było zrobić. Myślę, że później go zniweluję. Na pewno tak, tutaj będzie pryzma, gdzie pryzma stoi. Mniej więcej tam gdzieś w tym obrębie będzie sobie pryzma stała. Właśnie pod tą oborę, żeby typowo tutaj było blisko mieszania TNR-u. Taki jest zamysł. I myślę, że bardziej ten sadzkot tak troszeczkę mi no nie pasuje. I właśnie chciałem ten zaskok usunąć, ale jak to najpierw zrobić? Znaczy usunąć. Coś z nim zrobić. A co najpierw zrobić? No zrobić po prostu miejsce na pryzmę, tak? Zrobić miejsce na pryzmę i po prostu tam zrobić pryzmę. I to myślę, że zdaje, że to będzie najlepszą opcją, żeby to zrobić. Nie jestem chciał tu buraki chyba usunąć, bo trochę buraki były, jak się nie mylę. No, tutaj chyba też musiał mu dobrze oddać tych buraków. Właśnie, zobaczmy, co to było w ogóle. Tak, buraki. Braki tu były. Więc no tutaj na co musiał szybko poszedł z tymi braczkami z pola, można powiedzieć. No dobrze w sumie. Jak tam popina. Zbiera, bo tutaj też z tego co gadałem, to 4 lata schodzi na emeryturę. No i będzie chciał mi to odsprzedać.
się pytać właśnie ewentualnie, czy bym to chciał być, wiecie, no kupić to. No tutaj to powiem szczerze, pasowała mi ta działka. Ale wiadomo, na razie nie planujmy, co będzie na przyszłość. Bo nie wiadomo, co teraz trzeba się przyniesie. No więc wiecie, no tutaj trzeba będzie troszeczkę bardziej kombinować. Nie jest tak źle, no bo ta pani by poszła. Więc co, tutaj myślę, że to będzie chyba wszystko. Nie będę przedłużał odcinka. Nagrywam na zapas, jest to chyba nagrywane bodajże już na tydzień do przodu. Gdzieś na drugiego chyba lipca. Więc co, w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, to zróbcie komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się następnego odcinka. Na razie, cześć.